Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Erko, Jun i pani tłumacz. Witaj, hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Zaczynamy od początku, czyli od takiego najważniejszego pytania. Dlaczego znalazłeś się w tej federacji? Byłeś w KSW, dobrze się zapowiadałeś, a jednak przyszedłeś teraz do freaków. No gdzieś ten sportowy potencjał umarł z przyjściem tutaj, tak przynajmniej mi się wydaje. No, actually it's not, it's actually growing very well. No to nie zgadujemy. To dlaczego koło mnie? To tu się odjechało przed chwilą. Erko musiał uspokoić. Dobrze, już ponownie wracamy. Sekundkę, dajcie mi, tylko sobie ogarnę. Dobrze, tak, powiedzmy właśnie teraz. Erko, bardzo szybko zareagowałeś. That's freak fight show, nie? Yeah. Tak, to jest właśnie show freak fightowe, tu się dzieją takie rzeczy. Dobrze, Erko, powiedz mi, jak oceniasz właśnie takie zachowania? No bo na KSW, gdzie jest sportowa federacja, sportowa rywalizacja, nie ma takich sytuacji. There's no situations like that. By me, listen, it's true, I agree on that. It's not a situation like this, but for me it's still sports. I am who I am, I will never change. I'm here to fight, I'm here to improve my skills and show everybody what I am. Tak, może takiej sytuacji nie ma, ale to nadal dla mnie jest sport. Ja tego nie zmienię, jestem sportowcem, jestem kim jestem i chcę poprawiać moje możliwości i zwiększać moje umiejętności. Ale takie sytuacje jak te teraz, przed chwilą, przed sekundą, one jakby no źle nie wpływają na te postrzeganie sportu, twoim zdaniem? Doesn't it affect your perception of the sport? In one way it's a little bit... It's a little bit sad to see that, but in one way I know how people are. You know, let's be honest. People, even when real fighters are fighting, they only want to see knockouts and action. You know, I only hear noise here. I have to be ready for everything. It's crazy, but it's true like that. It's a little bit sad, but then again, why there are so many views? People like this. Tak, to może są smutne sytuacje, ale nie zapominajmy, że tacy są właśnie ludzie. Ja jestem tego bardzo świadomi. Tak naprawdę nawet jak się ogląda te walki sportowe, to tam też chodzi o knockouty. Z jakichś przyczyn widzowie po prostu to uwielbiają. No tak, tylko że tutaj te sceny rozgrywają się właśnie na backstage'u przed kamerami, a nie w oktagonie. No to jest taka podstawowa różnica. The difference. It's true. But listen, there... the thing is, everybody is different. You see how people are here. I have to be ready here because I still hear the noise here. That it doesn't happen again. What can I say? For me, it's also new. Honestly, for me, it's new. But it's okay. You know, I focus on my fight Saturday. Tak, rzeczywiście tak jest. To jest pewna trudność, bo ja jestem cały czas czujny, cały czas słyszę jakieś hałasy wokoło i zachowuję refleks, ale no, tak to właśnie wygląda. Ja się szykuję na moją walkę. A powiedz mi, czy nie żałujesz, że teraz ta twoja kariera może skręcić właśnie w tę stronę bardziej freakową, a nie sportową? Że nie poszedłeś w tę drogę czysto sportową? No, because listen, I'm tell you how, I'm gonna tell you how it is. Now I'm fighting at Prime MMA here in Poland, and I'm focused now here. But internationally, I'm still have events ready at other organizations, big MMA organizations, and only sport. Yeah, no free fight. So it's actually a bit of combination what I do, you know. And I'm also happy to be back in Poland. That's also one of the reasons. Nie, bo w Polsce walczę teraz dla Prime Show MMA, ale tak naprawdę na całym świecie szykują mi się wydarzenia czysto sportowe. A ucieszyłem się z tego, że mogłem wrócić do Polski. Dobrze, a powiedz mi, czy ty w Polsce już zamknąłeś się na te kwestie czysto sportowe, KSW, na federacje, które no jednak organizują te walki mistrzowskie, a nie show, które we freakfightach jest najważniejsze? No, it's true. Listen, I'm very good with KSW. I'm very good with Martin Lewandowski. I also want to thank him again in this interview because I'm launching, publishing a video clip, a rap song, and KSW provided me with the right material. I already said that. So who knows what the future will bring, you know? Now it's my focus on Prime. We have no talks with any other organization in Poland at the moment.
nie wykluczam tego. Tak naprawdę dobrze, że jest KSW z Marcinem Lewandowskim. Raz jeszcze dziękuję mu za to, że przekazał mi cenne materiały, które staną się częścią klipu do nowego rapowego kawałka, który zostanie wypuszczony już w piątek. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Być może wrócę do KSW. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o twojego przeciwnika, czy ty wiesz, jaką jest osobą, jaką ma przeszłość, czego zasłynął i tak dalej? Well, I met him today, like more personally, and he was really friendly. He's looking like a very sober personality, normal. I only know him from Fen before. That's where I saw him, and I know he has more fights than me. That's also the reason why we wanted this fight, you know, because we wanted somebody that already has some fights, some more experience, and to have another challenge in front of us. Spotkałem Trypsona dopiero dzisiaj, ale był bardzo przyjazny, sprawia wrażenie bardzo opanowanego faceta, trzeźwo patrzącego na życie, co mi się podoba. Pierwszy raz zobaczyłem go w Fen i cieszę się, że on ma więcej walk na koncie niż ja, bo to stawia mnie w obliczu nowego wyzwania i to, że będę walczył przeciwko komuś, kto jest bardziej doświadczony. Mimo wszystko te ogłoszenie twojego przeciwnika zaskoczyło wiele, wiele osób. Nie było propozycji, żeby stoczyć bardziej sportowy pojedynek, żeby te wyzwanie było jeszcze większe, no bo według komentujących, no to Trypson nie jest zbyt dużym wyzwaniem dla ciebie. Oh really? Thank you for the compliment. But we will see Saturday. You know, we have a very short deal, honestly. Like it was very short. We will see what the future will bring. I would like to have another big name from Poland, you know, to fight in the cage and to give a good show for the people. But now is focused Saturday. To była taka szybka decyzja i teraz cieszę się tym, że ona została podjęta i tą walką, która nadchodzi w sobotę. Oczywiście, że chciałbym powalczyć jeszcze przeciwko jakiemuś wielkiemu nazwisku w klatce. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dobrze. Walka w Federacji Prime Show MMA jest jednorazowa, czy jednak twój kontrakt obowiązuje na więcej pojedynków i wiążesz swoją przyszłość na trochę dłużej? Stay at Prime Show MMA for longer? We have more bouts. I can't really say how much now. I don't want everything to be official, but it will not be only one fight. So that's what I can say. Mogę tylko zdradzić, że nie ograniczymy się do jednej walki, ale więcej nie powiem. Jeszcze chciałem cię zapytać o samą atmosferę, no bo jesteś pierwszy raz na takim wydarzeniu osobiście jako uczestnik. Oprócz tego, co wydarzyło się tutaj przed chwilą, oprócz tej bójki na backstage'u, to jak ty się tutaj odnajdujesz? No bo jednak jest to dla ciebie coś nowego. What's your feeling? Honestly, it's a different feeling. It's a little bit strange in one way, in other way. It's relaxing, it's funny, you know. You never know what to expect. It's a mix of feelings, you know. But then again, for all these guys and the girls as well, you know, when you step in that cage, it's you or him, you know, it's a fight. And some of them are not experienced, some of them have a little bit more experience, but it's still who will win, you know, it's a fight. Tak, muszę przyznać, że to jest mieszanka różnych uczuć. Jestem w pewnym stopniu zrelaksowany, w pewnym stopniu jest to nawet zabawne, może trochę dziwne w pewnym sensie, ale na końcu, niezależnie od tego, jakie kto ma doświadczenie, trzeba będzie zmierzyć się w klatce i zobaczyć, kto wygra. Ogólnie wyobrażasz sobie, żeby zagościć na dłużej, już nie mówię o samych walkach, ale czy wyobrażasz sobie zostać na dłużej w takich federacji? Niekoniecznie w Prime, ale ogólnie w federacji freakfightowej w Polsce? You know, I just want to build my name. I want to, like I said that the first time I was here fighting Oświęcimski in KSW, that's what I said. I come here to build up a name. I want to build a legacy for the future and that people will remember my name. That's my goal. Przede wszystkim chcę zbudować swoją markę w Polsce. Tak jak powiedziałem przy okazji walki przeciwko Tomaszowi Oświęcińskiemu, chcę wyrobić sobie jakąś historię walk tu w Polsce i swoje nazwisko. Okej, okay, dobra, thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. Najlepsze antyfakty w internecie.